you're more than just the weather. Are you ready to get the dog involved? Cześć kochani. Grilciu, gdzie jedziemy? Do zoo. Do zoo jedziemy, do zoo jest kora. Do Twycross Zoo. Twycross Zoo, tak tatusiu. Co Licia? Cieszysz się? Będzie jaka Liliana wymalowana. Olgierd się też obudzi. Olgierd się obudził, bo stoimy. Olgierd jak samochód stanie, to się od razu budzi, słuchajcie. Jest godzina, która jest godzina? 10:56 i jest stopni... 17. Jest stopni 17. Gdzie? A, tu, no tak. Stopni 17, 10:56, jedziemy, stoimy w korku. Hejka, jesteśmy właśnie w Twycross Zoo. Dojechaliśmy w wielkim korku, jesteśmy chyba 40 minut, słuchajcie, 2 km. Teraz idziemy z parkingu do wejścia. I tam chyba nas też czeka długa kolejka do kasy, ale mamy bilet zamówiony przez internet, więc mamy nadzieję, że będzie można wejść gdzieś bocznym wejściem. Hej! 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 Idziemy do kasy. Czekaj, pokażemy te pokazy. Pokaż mapę. Pokaż, odwróć. Taka mapa. Tu będziemy zwiedzać. No dobra, to idziemy. Chodźcie. Tam. Idziemy do motylków. Włazimy. Go, mami. Uja. Jak w tropikach? Gdzie się schowały motyle? Tu leci! Ale piękny. A ja mam loda. Masz loda? A jaki smak? Czekoladowy. Aha. Czarna mamba. Siedzi tam sobie. Co tam jest? Teraz jesteśmy w ptaszarni. Hej mami. Lili, zobacz.
Na głowie pani. Co tam? Przerwa? Musimy dodać. Daj trochę Ila, co to jest? Żółw? Wiesz, że taki żółw może żyć 100 lat? Dłużej niż ludzie. Baby, są pigwinki? Idzie do nas. He's sunning himself, isn't he? Who is it? Who is it? Mom, the next thing food is a shark. Przypłynął do ciebie pingwinek? Lili? Ej, mała! Zapatrzyła się, patrzcie! Małe kaczuszki! Idzie! No i płyną! Tam koło flamingo, widzisz? No, to jest porkowie, co? Łapie! Jak widać, na załączonym obrazku Milcia wykończona, Olgierd wykończony, rodzice wykończeni, czyli to znaczy, że było super. Milciu, podobało ci się? Olgierd? Olgierd, słuchajcie, jak zobaczył żyrafę, to normalnie nie mógł z wrażenia. Bardzo mu się podobało. Polecamy, polecamy, przyjeżdżajcie. Jeżeli ktoś był w tym zoo, napiszcie nam w komentarzach, czy również wam się podobało. Bye!